Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Resident Evil. Prawdopodobnie ostatnim albo przedostatnim, ale chyba raczej przedostatnim. Shotgun już się na razie nie przyda. A raczej się nie przyda. Potrzebuję teraz dużo miejsca. No a tutaj będziemy mieli głównie do czynienia z zombie już. Oczywiście trochę mocniejszymi, ale jednak nadal zombie. Szkoda tylko, że nie wziąłem tej amunicji od Licho. Zawsze to trochę więcej amunicji. Ty chyba jeszcze żyjesz. Nie, jednak nie. Co jest? Przecież był za barierką, a nie za ścianą, więc powinieneś go trafić. Dobra, ten nie żyje. A, to są jeszcze kwiatki. Jeszcze jeden grasuje. Chyba pójdę sobie z tymi kwiatkami. A nie, jeszcze muszę wziąć dyski. O kurde. Dobra, załatwię tego. Chodź, chodź. No zdechnij. Nie żyjesz? Nie żyjesz. Dobra, chyba jednak te kwiatki sobie oleję. Oczywiście nie, że w tym sensie, tylko że po prostu schowuję do skrzyni, nie będę niósł ze sobą. Muszę wziąć dyski. Sprawdzam, mam dwa tylko. Trzeci będzie gdzieś chyba tutaj. Powinien być. Nie mów się, że nie wziąłem dysku za... O kurde. Ale fail. Ale fail. Dobra, żeby nie marnować już waszego czasu. Zrobię cięcia. Dobra, jestem już z powrotem. Wziąłem dysk, ale jak ja mogę... Nie może mi wyjść po prostu to z głowy, że jakim cudem ja o nim zapomniałem. Dobra, schodzimy na dół. Już nam nic innego nie zostało. Musimy po prostu teraz pobawić się tymi wszystkimi dyskami. Znaleźć te wszystkie te... Nie wiem, jak to się nazywało, faksy. Nie, to jakoś inaczej się nazywało. Dobra. I jeszcze znaleźć trzeba trzeci dysk. A gdzie jest trzeci dysk? A, jest trzeci dysk. No dobra. Zapomniałem, że on tutaj będzie. Mało amunicji. Tu jest minus. Chyba pójdę od razu... Nie, jeszcze nie od razu. Nie, chwila. Wiem, że tutaj mogę wejść. Co tutaj było? Już nie pamiętam. Te laboratorium to zawsze mam tutaj przez mgłę. Nie wiem dlaczego. Aha, jesteśmy tutaj. Dobrze, chcę zapalić światło. Dzięki, tu jest kwiatek. Tutaj była amunicja, nie? No właśnie. Czy to były dwa magazynki? Tak, to były dwa magazynki. No super. Dobra, pamiętam to hasło. Już było mole. Czy ja chcę wziąć ten kwiatek? Chyba wezmę ten kwiatek. Tutaj tą notkę można przeczytać. Droga Ado, twój John.
Też będzie zdziwiony? John Ada. Właśnie. Też jesteś z lekka taki, że coś ci to mówi. I tu było zamknięte, tam było zamknięte. Dobra, tam potrzebujemy płyty zużyć, żeby otworzyć. Drzwi do więzienia, w którym znajduje się, jak myślicie? No, pewnie dobrze myślicie. Mogę sobie zapisać. Jak tutaj taki rajd robię. Zapis. Ty, panie zombie, zostaw mnie. Tu jest zamknięte, nie? Tam jest zamknięte. Właśnie, źle poszedłem, totalnie źle poszedłem. Może wejdziesz w ścianę, wejdź w ścianę, zrób to, proszę cię. Cholera jasna. Wejdź w ścianę, no nie bądź taki, wejdź szybko w ścianę, no szybciutko w ściankę. Fuck. Dobra, wiem jak go zrobię. Nie. Dobra, udało się. Trzeba poczekać, aż zacznie się obracać. I wtedy za niego, tylko że on raz z lewej się obracał, raz z prawej. No i tutaj był ten problem. Jak to w ogóle mój stan zdrowia? Jest okej. Dobra. Pamiętam wszystko, jak tutaj było. Sprawdź. Umbrella. Służyłaby komputer samej organizacji. Dobrze, login. Login to był John. Hasło to była Ada. Musi pasować. No i jest okej. B2. Otwieramy. No, jak się cieszy Chris. Zhakował komputer. Nawet nie znał hasła. No i otwieramy B3. Na szczęście my go oczywiście dobrze pokierowaliśmy. No i jest B3. Dobra, wychodzimy. Wyłącz komputer. Czas się myć. Właśnie. Dobra, i teraz idziemy do pokoju. Otworzyliśmy dwoje drzwi. Jedne były tutaj, nie? Ja dobrze pamiętam. A drugie u góry. Może w sumie... Nie, chwila, nie. Pójdziemy tutaj. A, pamiętam co to było. Tutaj było w PIP zombie. Pamiętam. Trzeba zrobić szybko majkce. Dobrze zapisałem teraz przed chwilą. O, walcie się. Dawaj. Passcode 1, na. I teraz szybko... Czytaj to. Fax, bla. Okej, na razie. Miło było, żeby dać tylu do jednego pomieszczenia. Ja pierdzielę. Twórcom się nie nudziło. Oj nie. Może się nudziło? Chcieli wprowadzić takie wysokie utrudnienie, mówię, a będzie grał Chrisem. W sumie przecież to było to samo, no. Przecież
Jill to pewnie ktoś tam wpadł, użył shotguna, bazuki i pozamiatane. A Chrisem? No to co on tutaj zrobi? Amunicję musi oszczędzać, nie? No. Czy ja wziąłem ten kwiatek? Wziąłem ten kwiatek. Już nie pamiętałem. Dobra, idziemy teraz tutaj. Czy tutaj będzie to głośne pomieszczenie? Nie. Aha, jesteśmy tutaj. Nie wziąłem tych filmów, bo wiadomo co tutaj jest pokazane. Mamy tutaj naszego głównego bossa Tyranta. I kilka właśnie tych broni. Powiedzmy w cudzysłowie broni. Dobra, mamy klucz do laboratorium. I możemy się stąd wyjść. Teraz idziemy w stronę laboratorium, to było, trzeba iść teraz prosto. Mam nadzieję, że uda mi się te czarne gówna przejść bez problemu. Dobra, nie musicie aż to takim dźwiękiem głośnym pokazywać, że udało mi się wejść do środka. No przesady trochę. Dobra, jesteśmy tu. Dobra, wchodzę tutaj. Oleję na razie tych zombie. Tu jest też czerwony kwiatek i amunicja do shotguna. Nie, weź amunicję. W sumie mogę wziąć sobie kwiatek. No trudno. Chwila, jakby to wykombinować? Jak ja to wtedy robiłem? To przesunę tutaj. To idzie do przodu. Trzeba to zrobić uważnie, żeby nie nadepnąć nawet na ten guzik. Bo nawet jak na niego wejdziemy, to on może się uruchomić. Dobra. Tak, oczywiście nagrywanie mi się skończyło. Nie mam pojęcia teraz w którym momencie. Ale chyba niedługo. Oby. Teraz ogólnie jestem tutaj w tym pomieszczeniu i staram się to wykombinować właśnie. Jak dostać się do tego szybu tam. Chwila, jesteś w stanie tędy przejść? Jesteś w stanie. To jeszcze trochę możesz popchnąć. Dobra. Złego by się nie stało, jakby jeszcze trochę kawałek popchnął. Zombie w korytarzu olałem. Nie zabiłem ich. Dobra, i teraz to przesunąć. No i jest git. Okej. Ja sobie zapiszę. Chwilowo nie mam miejsca. Tam chyba amunicja do Magnum była, jak dobrze pamiętam. Dobra, jest passcode 2. Fajnie, fajnie. Amunicja do Magnum, amunicja do Magnum. Tego nie można ominąć. Nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby coś takiego ominąć. I tu mamy drzwi. Otwarte. Jak cudownie. No chodź tutaj zombie. Pobawimy się. Chodź.
Cieszę. Grzeczny zombie, grzeczny. Słyszę jeszcze jednego. No, wstawaj. Sprowadź swojego kolegę może najlepiej. Żyjesz? Nie żyjesz. Został nam ogólnie jeszcze jeden passcode. Idzie do mnie jeszcze jeden. No, wstawaj. Nie ma leżenia. Jeszcze żyje. O, akurat mi się magazynek skończył. Co tutaj mamy? Jeszcze więcej amunicji do Magnum. Świetnie. Im więcej, tym lepiej. Dobra, to raczej... Nie, to zostawię. Ale to mi raczej nie jest potrzebne. I to. I ogólnie to już było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!